panią Asią Chicińską. Zadamy pani kilka pytań. Co lubi pani w swojej pracy? Przede wszystkim kontakty z dziećmi. Odczuwam ogromną radość ze wspólnie spędzonego z nimi czasu i przede wszystkim ze wspólnych zabaw. Jako że lubię uczyć innych, to cieszę się, kiedy mogę ich czegoś nowego nauczyć. Ja na ich twarzach widzę uśmiechy. Wiem, jak ogromna odpowiedzialność na mnie spoczywa, tak więc dzieci dostają ode mnie całą moją uwagę, zaangażowanie w to, co robię i troskę. Jakie zajęcia lubią dzieci w świetlicy? Myślę, że największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne. My pracujemy według tygodniowych planów pracy, więc każde nasze zajęcia w jakiejkolwiek formie, one gdzieś tam krążą wokół tego tematu. Myślę, że u starszych dzieci cieszą się zainteresowaniem zwłaszcza krzyżówki, rebusy i quizy. Natomiast my pracujemy bardzo różnymi materiałami plastycznymi. Wykorzystujemy masę solną, plastelinę, farby, więc tak naprawdę wachlarz propozycji dla dzieci mamy dosyć duży. Myślę, że mam nadzieję, że dzieci się u nas nie nudzą i tak efektywnie spędzają u nas czas. Jakie zabawki cieszą się największą popularnością? Oj, jak widzicie, numerem jeden jest chyba są klocki zuba, ma nie tylko dla nich. Przede wszystkim ta zabawa w przestrzeni, te innowatorskie połączenia pozwalają tak naprawdę zbudować wszystko i podnieść nas tylko i wyłącznie nasza własna wyobraźnia. Tego powstały w ogóle świetne budowle, pojazdy i dinozaury. Ale też 5 sekund, prawda, żeby dzisiaj ktoś się posprzątał przed nagraniem. Myślę, że 5 sekund i klocki zuba. Natomiast no, wiadomo, tu są, jest sala numer 3, więc są to głównie klasy trzecie u nas tutaj. Natomiast w młodszych klasach to przede wszystkim te plastikowe warzywa i owoce, bo dzieci fajnie się mogą wprowadzić naprawdę w różne rzeczy. W restauracji, gdzie ktoś przygotowuje potrawy, gdzie ktoś podaje te potrawy, ktoś je musi zjeść, prawda? A gdzie dalej, myślę, że już tak gdzieś tam odeszły na dalszy plan. Więc klocki zuba, 5 sekund i właśnie te warzywa. Czy dzieci są spokojniejsze rano czy po południu? Czy można by ogólnić i powiedzieć, że są spokojniejsze rano, ale gdzieś myślę, że to ich takie pobudzenie popołudniowe wynika po prostu z ich zmęczenia i znużenia. I właśnie gdzieś tam wtedy te nasze zajęcia, rodzaj zajęć i sposób pracy z nimi jest po prostu w inny rano niż po południu. Ale tak, chyba są spokojniejsze rano. No jest może ich po prostu też mniej. Myślę, że ilość dzieci też wpływa, że te dzieci są bardziej takie pobudzone. Ale naprawdę naszym zadaniem jest to, żeby trochę ich wszystkich ogarnąć. Co pani pomaga w dobrym kontakcie z dziećmi? Myślę, że w dobrym kontakcie z dziećmi pomaga mi przede wszystkim umiejętność słuchania i empatia. I to, że mam świadomość tego, że czasem warto uzewnętrznić to nasze wewnętrzne dziecko, jak akurat z tym chyba nie mamy najmniejszego problemu. No i po prostu to, że naprawdę uwielbiam swoją pracę, przychodzę do niej z uśmiechem na twarzy i wychodzę nie dlatego, że skończyłam dzień pracy, ale po prostu, że ten dzień naprawdę miło z nim spędziłam, że coś zrobiłam dla nich dobrego. Pytałyśmy o prace plastyczne. Mogłybyśmy zobaczyć jakieś z nich? Pewnie. Akurat tutaj mamy mało miejsca, jeśli chodzi o... Teraz zapraszam was do obejrzenia naszych sali korytarzy. Tutaj akurat próbuję krecik, bo przygotowaliśmy każdą salę na zeszłotygodniowe drzwi otwarte. Ta sala była przygotowana pod hasłem krecik przyjaciele. Zapraszam. Tutaj już na korytarzach widzimy pracę z tego tygodnia, bo nasze hasło to było właśnie żyjmy zdrowo, pracować. I tutaj jest jeszcze karnawał, zima, z tym się nie sugerujmy, ale że ładne to jeszcze nie razi. Tutaj mamy hasło żyjmy zdrowo, pracować, o którym właśnie wspominałam. Cały ten tydzień zachęcaliśmy dzieci do zdrowego odżywiania, do zwrócenia uwagi, jak ważne jest spożywanie waszych owoców. A tu piramida? Tak. Zdecydowaliśmy się, co w naszej diecie jest najważniejsze, a czego powinniśmy się ostrzegać. Zapraszam tutaj do Doliny Muminków. Nie, jest. Jest. Zapraszam teraz do kładka. Widzisz, widzimy jeszcze karnawał, bo u nas zawsze tak radośnie.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.